Jak na każdym porcie antoniczyńskim wielkie ukłony dla Was przybyliście. Mega to jako support, to ja doceniamy, że by chciało dzisiaj w sobotę wstać, nie, pociągami, samochodami. Ktoś tu samolotem przybył z tego, co wiem. Więc jakby szaleństwo totalne. Pokażemy Wam zaraz Molocha w akcji. Pokażemy Wam zaraz to, co wydaliśmy, to, co będziemy wydawali w najbliższych miesiącach, a potem wszyscy biegniemy na górę się bawić, bo jakby najważniejsze jest, żeby pograć te gry. To jest mój mikrofon, to ja zapomnę, będzie tak, więc kto tutaj nie jest, to nic nie usłyszy sobie, bo się nie nagra pewnie. No ale trudno. Jedziemy, tak? To klip. Słuchajcie, heksomaniacy wiedzą, że napieramy z armiami do 3.0 i armii do 3.0 w tym roku się ukazywały z taką częstotliwością, że sklepy w Polsce nie wiedziały, czy to już zamówili, czy to już jest nowe. Mówili, nie, już to mam, nie, to już jest nowe. Tempo jest strasznie duże. Myśmy obiecali w zeszłym roku, jak wyszła edycja 3.0, że te wszystkie armie się szybciutko pojawią na nowo, żeby ktoś, kto wchodzi w edycję 3.0, miał dostęp do wszystkich 12 armii. Więc na razie wszystkie sklepy przeżywają szok duży, drukarnia się cieszy, a fani 3.0 chyba też się cieszą. Ukazało się Szaraż, Nowy Jork, Neo Dżungla i coś jeszcze chyba się ukazało. Tak, możemy tam kliknąć. I Mississippi. I tutaj ponownie, tak jak obiecaliśmy Wam, ukazało się w wersji 3.0, ukazało się w wersji 2.5. Jako nasi kompetentni fani, edukujcie właścicieli sklepu i swoich przyjaciół, o co chodzi, bo jest wielu ludzi zagubionych generalnie. Znaczy, widząc w ofercie Mississippi 1, Mississippi 2, nie wiedzą, co się dzieje. To jest dla klientów, którzy już grają w trójkę i chcą już kontynuować z tą nową edycją. A dla wszystkich, którzy przez lata nas wspierali i kupowali edycję 2.5, to Mississippi też się ukazało. Chcieliśmy przygotować, tylko jeszcze nie zdążyliśmy. Chcieliśmy przygotować dla Was dane, rozłożenie procentowe, jak się te armie sprzedają. My to wrzucimy na naszą stronę internetową, żeby to nie było tajne, ponieważ dane są zaskakujące. Otóż dane są takie, że 3.0 sprzedaje się lepiej niż 2.5. Czego się zupełnie spodziewać, ponieważ zakładamy, że klientów, którzy mają 3.0 jeszcze jest nie tak dużo, natomiast klientów, którzy mają 2.5 to są przez lata dużo, wielu ludzi. Okazuje się, że to 3.0 się bardzo ładnie przyjęło i trójka idzie jak szalona. Mississippi też się po nich sprzedaje, ale o dziwo tego się sprzedaje trójki tyle się więcej. Kliknijmy ten dalej. Ja się muszę pewnie odnieść na pamięć. Aha. Ukazała się edycja Robinsona Gra Roku. Wszystkich, którzy kupili pierwszą edycję i drugą edycję, przepraszam, że zawsze jakąś nową edycję robimy, to jest jakby już się tego przyzwyczailiście. Ta edycja już jest nieaktualna. Wczoraj dostaliśmy nominację do kolejnej nagrody, więc musimy wydać nową edycję, więc wszyscy, którzy kupili to, będą równie nieszczęśliwi jak wy, więc jakby się nic nie martwcie. Wczoraj Robinson był nominowany za najładniejszą grafikę we Francji, w jakimś tam konkursie. Głosowanie będzie za kilka dni tam, open, więc Polacy mogą to złamać, jak to zwykle Polacy zagłosować do wygranych. King Kong, tak jest, nowe scenariusze odświeżone, postaci grubiutkie na tekturze, naklejki, fikuśne drewienka i fajny kompas. To wszystko, mam wrażenie, że wczoraj trafiło do naszego sklepiku, czyli wszyscy, którzy kupili sobie edycję starszą, sobie robią łatwo upgrade'a do tej aktualnej edycji i miejmy nadzieję, że wszyscy są zadowoleni. Wiadomo, że to jest niemożliwe, ale daj Bóg, żeby na przykład 75% z Was było zadowolony, to już będzie fajny wynik. Tam wszystko to się da pokupować osobno, oprócz chyba tego gadżetu. I cóż, dziękujemy Wam wszystkim, bo już, jak podejrzewam, większość z tych osób z tej sali to są osoby, które już Robinsona mają, czyli osoby, które nas wspierały przez lata i kupowały tą grę i dzięki Wam ta gra zdobywa te wszystkie nagrody i wyróżnienia jako szabraki, jak szalona. Jesteśmy teraz chyba na 13 takim prawym miejscu, mam wrażenie, ale jak to wszystko ruszy na rynek, to liczymy, że jeszcze skoczymy w górę. Z takich przecieków, które Was informują i może interesują, a nie zawsze są gdzieś na naszej stronie podawane, edycja rosyjska, super przyjęcie w Rosji, w tym tygodniu podpisaliśmy kontrakt na Big Lab, Rosjanie chcą tego Big robić natychmiast. Myśmy o tym poinformowali, że edycja hiszpańska się tłumaczy, tłumaczenie jest gotowe, więc edycja hiszpańska także się okaże w tym roku. I Hiszpanie też widzą, jakie mają bardzo zainteresowanie, od razu chcą podpisać umowę na Bigla. W Niemczech robi się właśnie trzeci dodruk Robinsona Crusoe. To było tak, że oni na Essen wyprodukowali pierwszy dodruk i zaraz pewnie już wiedzieli, że to trzeba od nowa drukować, wyprodukowali od nowa i właśnie robią teraz trzeci dodruk. Więc generalnie po latach różnych dobrych gier oraz kilku gorszych, o czym będzie na prelekcji o 14.30 chyba, o 14.00, czy nasze archiwalne wspominki, zdaje się, że Robinson to jest taki mega wymiatacz i się to wszystko udało i
miejmy nadzieję, że to będzie się fajnie rozwijało dalej. Co tam jest dalej ciekawego? Aha, na poprzednim Portalconie obiecałem Wam, że będziemy wspierali gry małymi dodatkami, czyli nie, że duży dodatek za 100 zł, tylko takie małe drobinki. Karty plaży się ukazały, one są na razie chyba tylko po angielsku, mam wrażenie, po polsku będą za kilka miesięcy, bo nie dajemy rady tym wszystkim sobie poradzić, ale postać Omaranży jest i po polsku, i po angielsku. I to jest prezent ode mnie, tego naszego zespołu, tam Walew jakoś to testował już bardzo bohatersko. To jest kupa roboty ten scenariusz, ale myślę, że będzie dużo zabawy dla Was. I ten scenariusz jest jako free PDF na naszej stronie do pobrania, ale też już wysłaliśmy pliki do druku i to będzie, pokazałbym Wam, ale nie mogę, bo trzeba mikrofon, to będzie epickie, będzie taka duża gazeta rozkładana, tak jakby się kupili w kiosku gazetę, która będzie udawała właśnie Daily Tribune i będzie sobie grali, przeglądając gazetę i czytał, co tam Pan Livingston się dzieje z nim i gdzie Pan Stanley aktualnie utknął. Więc taki mega klimatyczny gadżet w naszym sklepiku będzie, to będzie w lipcu czy w sierpniu, nie wiadomo, co druga nie coś powiedziała? Wczoraj to wysłałem. Powiedziała, że będzie... A co powiedziała? Nic. Druga nie powiedziała, że będzie w lipcu, więc to pewnie będzie w sierpniu, ale jakby ruszamy z tym, tak jest? Kliknijmy dalej, co tam ciekawego. Ukazały się Pośród Gwiazd, bardzo fajne przyjęcie na konwentach, mega recenzje, jakby recenzje są, jak ja nawet pisałem do Greków, że recenzje mamy lepsze niż się spodziewaliśmy kilkukrotnie, bo są same pozytywne, jest masakra, mini dodatek jeden się ukazał, minutek wraz z premierą i tych dodatków będziemy, też jeszcze będziemy dodawali, jeszcze mamy, wiadomo, że wydawca oryginalny grecki do tej gry wydał masę dodatków na Kickstarterze, potem to wydał jako jeden dodatek wspólny, czyli wszystkie promocje zebrane. My na razie pracujemy nad tłumaczeniem ambasadorów i w sumie to nie wiem, czy jest przetłumaczone, czy nie. Chyba to jest przetłumaczone już. Także my pracujemy nad ambasadorami, a oprócz tego będziemy takie małe rzeczy jeszcze dorzucali, żeby Wam reprezentację podrzucić. Ta gra teraz na Gen Conie będzie miała swoją premierę amerykańską, wydawca Stronghold Games. Wokół niej będzie znowu bardzo głośno i dużo się nie działo. Mam nadzieję, że to jeszcze troszkę pomoże w Polsce tej grze. Polecajcie znajomym i grajcie to na komentarz. To bardzo fajna gra draftowa. Co tam dalej? Zrobiliśmy ciekawego? No to bitnie wygląda, nie ten ekran taki. Od początku mi się nie podobał. Wydaje mi się, że to 51 ruiny. Pierwszy taki army paków, ale chciałem pochwalić fanów. I to chyba nie konkretnie Was, ponieważ tych dwóch fanów, których chwalę, są za granicy, więc jakby wiem, że to chodzi o kogoś innego, ale generalnie o co chodzi. W dodatku ruiny jest konkurs na wymyślenie własnej karty. Tam jest pusta karta, żeby się sobie tam długopisem napisać działanie tej karty i testować i grać i zobaczyć, czy ta karta działa. Ja dostałem zgłoszenie już od dwóch graczy właśnie za granicy i obydwa pomysły są takie, że wchodzą. Znaczy ja nie wiem, który z nich wygra, mimo że to jest ważne, że wygra, to jest lepszy pomysł, ale obydwa pomysły były tak fajne, że one będą w kolejnym dodatku. Czyli jakby wielki szacunek dla fanów ich pomysłów. Ja zawsze powtarzam, że jakby jak wy do tego siadacie, macie zupełnie inne spojrzenie, jakieś inne pomysły i to, co ci goście wymyślili, to wow. Jakby zaraz pierwszego napisałem, że już mam od razu wyróżnienie na pewno, nie wiem, czy wygra i potem drugiego mail to samo. Chłopie, na pewno, że tu masz wyróżnienie, nie wiem, czy wygrasz, ale świetne pomysły. Więc zachęcam Was do... Ale nie, czy było hasło? I dobrze, no to jedziemy, tak. Co tam mamy zapowiedzi? Dajesz. Kontynuujemy mordowanie sklepów atakiem alipakami. I współczujemy im. To jest duel, dobrze kojarzę? Tak. Duel na części rozbity. I to już jest w drukarni? Bez instrukcji. Bez instrukcji. To już jest. Finalny będzie instrukcja. I tutaj jakby to już, tak, to już mamy koniec wakacji, sierpień, wrzesień. A co będzie dalej? Zobaczmy. Mamy coś takiego. Tak, czy jakby wszyscy wiemy, fani nałożymy, tu się do tego przyzwyczaili, to już trzeci rok mój. Czyli armia stworzona przez nas, Michała Racza, zespół Portalu, oraz potem ukłon do strony fanów, Jarma Fanowska, wyszedł Mephisto, wyszedł Dancer. Czas na trzeci army pack stworzony przez fana, Korneliusz Ligenza. Oficjalnie na World Game League to się nazywa Uranopolis, ale troszkę się tej nazwy boimy, żeby się nie kojarzyło jakoś źle. Na razie roboczy tytuł jest Uranum Miners, ale on też jeszcze nie jest finalny. Jak ta armia się będzie finalnie nazywała, jeszcze nie wiem. Jej premierę przejdzie na S, nie będziemy jechali z tymi górnikami. Zazwyczaj na Portalconie tę nową armię Wam pokazywaliśmy, żebyście mogli w nie pograć. Natomiast ja bym Wam dzisiaj jeszcze nie pokażę, ponieważ Michał ją demoluje. I na razie tak zdemolował, że nie ma co pokazywać. Więc ona będzie do pokazania na mini piątku, zapraszam we wrześniu. Zapraszam, którzy przyjeżdżą na nas do Wiedniz na mini piątka. Testerzy, tutaj na pewno część z Was jest testerami Michała Racza, więc macie z nim kontakt, więc pewnie on Wam zaraz wyśle pliki do testowania.
Uranium Miners to jest taka armia, która ma taki ciekawy pomysł, że ma bardzo silne jednostki, takich robotów, mechów, czegoś takiego, natomiast te jednostki działają, jeśli są podpięte do albo sztabu, albo żetonów oficerów. Znaczy one muszą być podpięte do prądu, jakby tak mówiąc matematycznie, tak jest. Jeżeli są to bardzo potężne jednostki, ale jak ginęli od prądu, to one nie działają w ogóle. Ten pomysł jest bardzo fajny i znowu daje takiego ciekawego twista. Michał to teraz, tak powiedziałem, demoluje, naprawia, poprawia, testuje, balansuje. Za to dostaną wakacje testerzy jednozofani, a i w październiku gracie w pełną armię Uranium Miners, która mi się nazywa troszeczkę inaczej. Zobaczmy co dalej. Tak, pierwsza nasza gra duża, z tych powiedzieli, że pokażę wam cztery gry. Wszyscy wiedzieli, że jedna z nich to będzie Walczne Piksele, tak jest, bo to było zapowiedziane. Wszyscy wiedzą o Imperial Settlers, czy osadnikach z Katanu. Osadnikach imperialnych. Natomiast jeszcze były dwie gry, które nie wiedzieliście co to będzie. Jedna z pierwszych z tych gier to jest gra Unita. I o tej grze zapewne niewiele wiecie, ponieważ jest to gra, która jeszcze się nie ukazała. Ona będzie miała premierę na GenConie w tym roku. Polska premiera będzie przed GenConem. My mamy tą grę już wyprodukowaną, to znaczy jakby ta gra jest wyprodukowana, ona sobie leci do Stanów, a w Polsce już jest generalnie. Więc my ją wrzucamy na rynek za chyba 2 tygodnie. Mam wrażenie, że ona będzie właśnie instrukcja drukuje, ponieważ nie ma na sali multimedia, to nie będzie żadnych kompromitujących powiedzieć, że jeszcze jest mnie. Ona się jakoś chyba nie drukuje w sumie, ale jakoś bardzo bliskie do drukowania. Gra Unita jest bardzo niezwykłą grą. Ona jest na poziomie ciężkości tych naszych gier Witchcraft i Zeus, czyli takich ciężkich gier. Każdy z graczy dowodzi armią, gra jest na 2, 3, 4 graczy. Świetnie idzie na 3 graczy. Będziemy się starali was tutaj na górze zachęcać, żebyście grali na 3, żebyście zobaczyli, że jest wyjątkowa gra na 3 graczy. Ona nie ma tam możliwości, jakbyś nie ma opcji, żeby 2 graczy naklepało na jednego. Na przykład fajnie sprytnie zrobione reguły, więc wariant 3-osobowy jest super ciekawy. Każdy z graczy dowodzi armią. Ta armia jest reprezentowana przez takie duże, fajne kości, bardzo ciężkie. Zaraz to sobie na górze zobaczycie. Zdjęcie. I te kości. Mamy tam zdjęcie? A, to kliknij tam dalej. O właśnie. Mamy planszę, po tej planszy poruszamy naszymi oddziałami. Jak nasze oddziały spotkają się z oddziałami przeciwnika, następuje do bitwy i porównuje się siły oddziałów, to oddziały się osłabiają. Mamy wyprasy takie gigantyczne, naprawdę świetne, duże kości, są karty specjalne, są żetony terenu. Zaraz sobie w to wszystko pogracie, jest mózgorzem. To jest gra, w której po prostu się tak dużo zmienia, te oddziały, ta plansza jest tak skonstruowana, że te oddziały się poruszając, wpadają to z jednej strony na jednego gracza, to z drugiej strony na drugiego gracza. Więc cały czas jesteś w takim ping-pongu, tu się obróci, to cię atakują, tu się obróci, to cię atakują. Na 3 graczy ta plansza, tutaj nie mamy screena, sobie tam zobaczcie na górze. Na 3 graczy po prostu cały czas ci gracze są w kombacie, każdy z każdym generalnie. Tu trzeba przewidzieć, jak doprowadzić nasze oddziały do centrum planszy. Trudna, bardzo ciekawa gra Unita, tak jak powiedziałem. Ona ma premier na GenConie, w Polsce będzie dostępna za 2 tygodnie. My mamy tutaj, przywieźliśmy dla największych hardkorowców egzemplarze produkcyjne, które możecie sobie kupić. Będziemy mieli dla was bardzo fajną promocyjną cenę. Natomiast one nie mają polskiej instrukcji. Musicie znać angielski, żeby sobie tą instrukcję przetłumaczyć. Jeśli tak, to nie jest problemem. Gra jest niezależna językowo. Mamy po prostu plansze, kości i żetony z ikonami. Jeśli tylko sobie dacie radę przetłumaczyć instrukcję, przeczytać ją sobie, albo ściągnąć PDF-a polskiej instrukcji, to możecie tą grę już kupić dzisiaj i lansować się wśród kumpli, że już to macie. No i mieć to w lepszej cenie, ponieważ nie ma polskiej instrukcji, to mamy promocję tutaj. Tak, dla naszych hardkorów największy. Zobaczmy co jest dalej. Ja tego nie pamiętam. Aha, Walczne Piksele, czyli wszyscy wiedzą o co chodzi. Gra była wypowiedziana na czerwiec. 2 graczy, 45 minut, fajny ranking na BGG. Super pudełko zaprojektowane przez Skorna, które wygląda jak jakieś tam, co są te? Jak to się nazywa? Nintendo? Game Boy. Ja Game Boye. A teraz wam pokażemy w dość... prawie że dowcipny, uwaga, sposób, dlaczego mamy pościg, bo ten pościg się nie wziął zniknąć. Znaczy nie jest tak, że my się obijamy w portalu, tylko to pościg się skądś wziął. Więc proszę o klika. Skąd przygotował wygląd karny, był do kupy, dalej. Więc przygotował inny, który był, więc dalej. Więc kolejna dniówka. Dajcie to dużo. Kolejna dniówka. O, jest! Słuchajcie, to jest tak, że ja jestem dość niewdzięcznym prezesem, natomiast generalnie strasznie się przykładam. Znaczy, na tej grze ci, którzy was grali, niektórzy was zresztą grę grali na konwentach,
Tam jest dużo tekstu na tych kartach. Jak widzieliście na tych projektach, tam było to tak napaćkane i to tak niegrywalne, żebyśmy cały czas te projekty odrzucali. Ten projekt myśmy z nim byli na dniach Fantastyki w Wrocławiu i on już funkcjonował. Tam już go multiplayer pokazywał, ludzie sobie grali i się nie gubili. Tu mamy to już teraz ładnie pokazane, są te rzeczy. Pancerz, mieczy, ludek, tu jest lider. Jakby strasznie dużo czasu, strasznie dużo dni nam zajęło opracowanie tego projektu, żeby on był bardzo czytelny i nie był taki oczowodniczający. Więc chyba wiecie, co, dlaczego to opóźnienie. To jest tak, że mamy tam taką presję, żeby to było naprawdę wszystko wypieszczone na maksa. Skoro tej gry chyba nie lubi, mam wrażenie, po tych szybkich projektach. Ale to jest fajna gra. Więc Mleczne Piksele już są w końcu drukarni? Coś? Jak to wygląda? Czy nie? Są. Są. Bez instrukcji. Będą w sierpniu. Mówię poważnie, będą w sierpniu. W sklepach, znaczy jakby zawsze jest sprawa zamknięta, ja mam że tam w przepieku coś dubię w tekście instrukcji. Ale generalnie projekt już jest zamknięty, gotowy. Dzisiaj będziecie grać na tych finalnych kartach. Grę będzie pokazał Marek, tutaj siedzi i on ma całą dniu, będzie z wami do grania Mleczne Piksele. I świetny projekt, prawda? Bardzo jest bardzo wierzysty, jest świetny projekt. Więc sobie tutaj pogracie. Bardzo mam tą grę pracę. Grę na dwóch graczy, bardzo szybka, bardzo fajna, z masą możliwości taktycznych, sobie zobaczycie. Idźmy dalej. I to też, kto siedzi na naszym Facebooku, Twitterze, to już pewnie to wiedział. Michał raczej robi roboty. Okładkę przygotował dla nas Morando, mam ostatnio bardzo dobre szczęście do grafików. Roboty są gotowe, dzisiaj będziecie grali w wersję praktycznie finalną generalnie. Tam jeszcze Michał oczywiście rozmawiał, będzie pewnie poprawił do samego końca, ale generalnie armia jest gotowa, ładnie potestowana i bardzo ciekawa. I bardzo ciekawa, polecam mam sobie zagrać. Michał, go tu gdzieś nie widzisz, pojawiłeś? Nie. Możesz tam, dalej testuj. Nie zmieścił się. Nie zmieścił się. Siedzi, testuje na górze być może. Więc zapraszam wszystkich fanów Tezeusza do testowania robotów. Jeszcze zdania ostatnich uwag Michałowi, bo to jest ostatni moment generalnie, żeby ona też w wakacje idzie do drukarni, więc to jeszcze możecie sobie pograć, ponarzekać ewentualnie i Michał to już wysłał do drukarni. Grafiki tam są z tego względu, że będzie miał właśnie z grafikami takimi finalnymi, ten protet przygotowany. Jesteśmy tuż od wydania. Celujemy w Essen, to będzie chyba przed Essen tak naprawdę, ale oficjalnie to jest na Essen. Co tam dalej? I tu jest nasz największy hicior, który mamy przygotowany, wielka tajemnica, czyli Heroes of Normandy. Kto siedzi w planszówkach, ten wie, że to jest jakiś taki, bym powiedział, delikatnie gorący temat. Kto nie siedzi, to musi nam uwierzyć. Mogę kliknąć drugi ten ekran. To jest gra, która na Kickstarterze w zeszłym roku robiła totalną miazgę i furorę. Zebrali 150 tysięcy funtów na wydanie tej gry. Ta gra właśnie miała premierę kilkanaście dni temu worldwide, tak jest. I się sprzedała, znaczy jakby już jej nie ma. Do kupienia, no i my się podpinamy pod drugi albo trzeci druk, nie, bo tu się zdążymy podpiąć, bo nam tego tekstu na kartach i instrukcji jest dużo, natomiast tu ma to, czy to już jest przetłumaczone, są, jakby to przetłumaczone to mam, natomiast jeszcze to piechu musi wszystko przez to przejechać i poczyścić. Oryginalna instrukcja nie jest najlepsza, więc jeszcze tam piechu ją masakruje, to będzie masakrował tą oryginalną instrukcję, jeszcze poprawiał. Gra dla dwóch graczy, jeden gra Niemcami, drugi gra Amerykanami. Gra następna na scenariusze, gra mocno przygodowa, to nie jest poważna, to nie jest taka strategia, to nie jest gra wojenna, taka, że gramy, siedzimy, murzymy i zamiast na to cały wieczór, to jest gra, w której jedziemy ciężarówką, coś strzela, ciężarówka wybucha, w czołgu się, jak w czołgu staje hita, to na przykład się nie jeździ, zaczyna strzelać, tylko no, jest tam dużo przygodowych rzeczy, koktajle Mołotowa, granaty, wyrzutnie pocisków. Można budynki detonować, wszystko jest bardzo fajne. Mamy na dzisiaj przygotowany zestaw dwóch chłopaków, będzie wam to prezentowało. Jeśli gdzieś tu widzę, czy nie widzę, nie widzę gdzieś tam, może tam składają tam właśnie. Polecam zagrać. Lekka, fajna gra, nie powiem, że familijna gra wojenna, ale to jest gra do zagrania z synem, do zagrania z bratem, do zagrania z kumplem, którzy jakby nie czuję, że on jest jakimś mega strategiem, no chce się po prostu fajnie pobawić, poruszać kostkami. Tam jest bardzo fajny system zrobiony, zaraz sobie to zobaczycie, że gracze na początku, który przydzielają rozkazy do jednostek, według inicjatywy jakby i potem jak zaczyna się strzelać, to pokrajpie, o mamy tu, tak? Tutaj kiepski odbyt. Przydzielają te rozkazy, potem polamy jedynki, dwójki, trójki, więc można zaplanować tury, które oddzielą się, w jaki kąt się ruszały, który będzie pierwszy strzelał, który będzie się ruszał i przeciwnika oszukać. Wydanie jest obłędne, znaczy ilość tektury w tym wydaniu, pustą kości, te drewienka, masa kart, masa tych plansz generalnie, masa tam terenu, tego tu jest wszystkiego miliard, sobie to wszystko na górze zobaczycie, wydanie jest obłędne. My się podpinamy pod ten oryginalny druk, więc to wszystko będzie wyglądało dokładnie tak samo w naszym wydaniu. Z ciekawostek, którym się chcemy pochwalić, mamy wynegocjowane, że mamy
jako właściciel licencji mamy prawo tworzyć własny content. I ten własny content dotyczy po pierwsze scenariuszy oczywisty. Jakby, ponieważ wiecie, że wspieramy Robinsona i inne nasze gry, to musicie myśleć, że będziemy zarzucali was scenariuszami do tej gry nowymi, fajnymi, przygodowymi. Ale mamy także krok dalej, poszliśmy w umowie z naszym partnerem i mamy prawo tworzyć w ogóle polskie jednostki, polskich bohaterów, więc wszystkie Hansy, Klosy i inne różne takie wycinki znane tylko dla nas, czyli pancerni i tak dalej, będą możliwe do realizacji, więc jakby na poziomie promosek i różnych dodatkowych kart będzie to wszystko, a prób do oryginalnym dostajemy wszystkie, mamy wszystkie pliki składowe i mamy, możemy robić z tym co chcemy, żeby przygotować dla polskiego klienta. Będziemy się, nie wiem czy ktoś z was ma tą grę, bo wiem, że część Polaków wspiera to Kickstartera. Będziemy się poprzez forum kontaktowali z posiadaczami angielskiej edycji jeszcze i będziemy prosili o wsparcie właśnie podczas prac nad polonizacją, żeby jeśli mają jakieś uwagi do niejasnego tekstu na kartach, jakieś wątpliwości, to żeby ta polskość była przesiana przez to. Więc jeśli wy jesteście jednym z tych ludzi, albo ktoś właśnie kumple mają tą grę, to będziemy się chcieli skontaktować, żeby z piechem można poprawić na kartach i w instrukcji. Znaczy instrukcję na pewno trzeba poprawić, a karty no to właśnie jeszcze wyjdzie jak się gra w domu dużo i dużo. Więc to jest nasz duży hiciak na ten rok. Do grania dzisiaj cały dzień zapraszam do Poznania. Bardzo fajna przygodowa gra wojenna. Co tam dalej mamy? Mamy osadników Narodzin Imperium, czy to żadna nowość, że coś takiego mamy. I teraz puścimy wam film. Filmem jest tak, że nie mam tutaj nowości, nie wiem. Podejrzewam, że ten film to tak będzie tylko tak. W domu sobie go zobaczycie jeszcze raz, my go rzucimy na sieć w poniedziałek. Natomiast takie coś będzie w poniedziałek, po sieci krążyło. To jest wersja angielska, polska będzie przy premierze polskiej, zresztą mówię. Dawaj nawet tą angielską. Mighty Rome looks for new lands to conquer. Fierce barbarians begin their march in search for food and new resources. Mysterious Egypt needs more gold and slaves to realize their dark plans. And even settlers from the distant lands of Japan begin their march towards this unknown new land. Imperial Settlers is a new card game in which 1 to 4 players command one of 4 unique factions and try to colonize new lands and develop a mighty new empire. You will find villages and towns to have more workers. You will explore lands to discover forests, woods, and mountains to get resources needed in your empire. You will hire carpenters, lumberjacks, brewers, and perhaps even a pig farmer to achieve new abilities that will help you develop your lands and make your empire stronger. And of course, you will build castles, barracks, and watchtowers to begin a war and lead your forces against other empires. Command proud Roman settlers. Build an administration to gain gold or victory points and become stronger with each new building in your empire. Command thievish barbarian settlers. Steal opponents' resources and workers. Harass other empires with incessant attacks. Command mysterious Egyptian settlers. Use dark magic to take control over the other players' buildings. Send scorpions and build chariots to stop enemy settlers. Command peaceful Japanese settlers, and just in case, hire a katana maker, build garrisons, Daimyo's castle, and of course, use ninjas. Imperial Settlers, a new game from the people who brought you Stronghold, Niroshima Hex, and Robinson Crusoe. Pre-order it now, and pick up your own copy at Gen Con 2014. Słuchajcie, więc teraz tak, możemy mówić o ekranik. Kolejny. Pierwszy raz, myśmy to powiedzieli na poprzednim portalponie, pierwszy raz w historii jedziemy na Gen, bo to jest jakby dla nas zupełnie nowe wyzwanie i wielka przygoda. I spodziewam się masy przygód, o których będę potem mógł pisać śmieszne artykuły. Ponieważ to jest tak, ja o tym gdzieś tam też pisałem. Myśmy do tej pory mieli premiery gier pierw na komentach w Polsce, potem się Polta rozrósł, mieliśmy premiery gier na SN. Z tym, że SN, z całym szacunkiem do tego SN, to jest po prostu 900 km stąd, czyli nawet w najgorszej przygodzie wsiadasz w samochód i sytuację ratujesz w jakiś sposób, tak jest. Natomiast Gen Con my po prostu się wysyłamy jak pocisk, troszeczkę w kosmos. Znaczy jakby gry sobie aktualnie płyną do Stanów i tam czekamy na piratów różnych, którzy to przejmą. Ja będę leciał samolotem, co też się może zdarzyć, różne mogą być przygody.
No i tak jesteśmy na miejscu zupełnie jakby oderwani od wsparcia waszego i znajomych i różnych, przyjaciół. Wyczekujcie newsów, bo to będzie wielka przygoda. I nie ma szans, żeby to się potoczyło bez problemów, ale jakby musimy ten szlak przetrzeć. Impera Setter dzisiaj, wczoraj się pojawiła recenzja Toma Vassella, troszeczkę zaskakująco, ponieważ jakby spodziewałem się, że ona będzie za kilka tygodni dopiero. Natomiast Tom dostał pudełko i jak to Tom zagrał i po prostu się wkręcił i rozegrał instrukcję i recenzję. On jest takim bardzo człowiekiem, który bardzo łatwo nakręca na gry. I teraz są aktualnie na trzecim albo na czwartym miejscu w Hotness na Board Game Geeku. Jest bardzo ładnie gra przed Gentonem wyhypowana. No i zobaczymy, jak ta wielka przygoda się potoczy. Na rynek europejski gra jest przygotowana na ESM, znaczy amerykański rynek, właśnie ten cały pierwszy nakład gry sobie płynie statkiem i będzie trafiał do Stanów Zjednoczonych w sierpniu na Gen Con. Rynek europejski trafiamy na wrzesień, październik, czyli w okolice ESM. Jeśli chodzi o polskich graczy, z polskimi graczami będziemy się starali, żeby w okolicach Gen Conu także polska edycja była dostępna. Czyli jakby przez szacunek dla polskich fanów i naszych fanów i tego, że jesteśmy w Polsce, będziemy się starali tę edycję mieć w sierpniu. Natomiast to nie do końca już jest w naszych rękach, że jakby w drukarni pliki mają. Natomiast jak wiecie, czytacie te wszystkie nasze blogi i Twittery i wiecie, jak to wygląda, drukarnie w wakacje są hiper obłożone tymi grami, które produkują na ESM. Czyli jakby teraz naprawdę wydrukowanie czegokolwiek teraz w drukarni to jest to po prostu nieustanna walka i tam wydzwanianie i przepychanie się z innymi wydawcami, bo każdy chce mieć tam wydrukowane rzeczy. My naciskamy na drukarnię, żeby polscy Imperial Settlersi byli dla was w okresach sierpnia. Miejmy, że to się uda. A jak nie, to zrobimy strajk okupacyjny w drukarni, ale to może też nie pomóc. Zwracam uwagę w filmiku, że ani razu nie podoba moje nazwisko, ponieważ mamy na tych speakerach, gdzie myślę, że się źle skończy. Jakby on to się próbował powiedzieć, więc jest to filmik bez mojego nazwiska. Natomiast wczoraj znalazłem na BGG, polecam, jakiś bloger nakręcił filmik właśnie po gier, którym jest bardzo podniecony i bardzo je wyczekuje na Gen Con i są tam Impera Settlersi i on próbował moje imię i nazwisko powiedzieć i polecam, no to muszę też zgłębić. Ja jakiś czas tak publikowałem, ja nie wiem, czy do tego macie dostęp, czy nie. Ja kiedyś puściłem tam MP3, która chyba 4 minuty trwała i to były wyciągnięte właśnie moje nazwisko z różnych podcastów i wideokastów. To 4 minuty trwało, jak ludzie tam się łamać z moim nazwiskiem. Ale widzę, że muszę zrobić update do tego pliku, bo różni nowi ludzie się z tym mierzyli. Natomiast Eric Summerer z The Dice Tower nagrał to, nie wiem, czy to też słyszeliście, czy nie słyszeliście, specjalny plik, w którym uczy, jak wypowiedzieć moje imię. Jest to zrobiony plik, który dokładnie udaje szkoły językowe. Czyli on tam mówi, dzisiejszym zajmujemy się takim nazwiskiem, klasa powtarza, a teraz używamy tego w pełnym zdaniu, czyli podpisał pełne zdanie i na sercie, czy możesz podpisać moją grę, klasa powtarza. Ja zrobiłem taką dużą empatię. Ja to na bloga chcę wrzucić. Można się nauczyć, jak się wypowiada moje nazwisko. Fajna zabawa. Słuchajcie, Imperial Settlers, ponieważ wiemy, że oczekiwania są duże w stosunku do tej gry i wielu z was chce w nią zagrać, cały wasz tłum zaraz zaatakuje Palmera. Palmer to był człowiek, który był moim głównym testerem. On tam jest w instrukcji jako specjalne podziękowanie, ponieważ on zagrał 10 razy więcej partii niż wszyscy inni testerzy i grał ze mną w absurdalnych godzinach i terminach, i niedziela rano, i poniedziałek w nocy, jakby cuda się działy. I na każdym moim projekcie był gotowy testować. Więc on tą grę zna od podszewki na wylot i przez wszystkie stopnie tej posłanej gry był obecny. Mamy przygotowane dla was dwa pudełka, bo my generalnie tych pudełek nie mamy tak naprawdę zbyt duży, ponieważ właśnie cały nakład po prostu wsiadł na statek i popłynął do Stanów. Natomiast dwa pudełka udostępniamy, jedno moje po prostu prywatne i jedno firmowe. I będziemy wam proponowali, tak Palmer będzie was uczył grać, że nie gramy trybu czteroosobowego, tylko gramy dwa razy po dwie osoby, żeby szybciej poczuć. Jak jakaś jedna para sobie zagra, to wtedy mogę, że dwójko żeby zacząć. Nie musimy czekać, aż cała czwórka skoczy. Więc są przygotowane jakby stanowiska, cztery stanowiska do gry na dwóch graczy. I to powinno szybciutko przejmie, żeby jeden z was będzie mógł sobie w tą grę zagrać. Mam nadzieję, że większość was sobie w tą grę zagra, bo jest fajna i bardzo ją polecam. Kliknijmy, co tam się dzieje. Aha, tu mamy wszystko. Tu jest takie tam w różnych kierunkach, prawda, ale wszystko pięknie wygląda. Trzy duże gry, sporo dodatków, jedna mniejsza gra, to jest to, co mamy przygotowane.
Tego będzie oczywiście więcej. Natomiast to jest to, o czym ja mogę teraz powiedzieć, że to jest pewne. Co jest niepewne? Przepraszam. Pewne jeszcze jest do długa rezystansa, który też jest prawie że gotowy. I rezystans wydajemy teraz w tej nowej edycji amerykańskiej. Czyli to już nie będą agenci Molcha, tylko dokładnie bierzemy pliki Syndicate Wars and Games i dokładnie wydajemy taką edycję, jaką wydali Amerykanie. Ono będzie też w takim pudełku konwojowo-zubiakowym. I prawie, że pewnie jest dodatek do dziedzictwa. Natomiast dodatek do dziedzictwa jakby nie mam tego super pewnego, więc jakby nie chcę jeszcze o nim opowiadać. Jak tylko będziemy wiedzieli, że on wyjdzie, to będziemy o tym głośno informowali. I pewnie okaże się coś jeszcze więcej, ale to jest pewnie. Czy to jest wszystko, czy mam coś jeszcze ciekawego? Mamy szansę. Słuchajcie, mamy tutaj dwóch naszych panów, od nowego roku pracują nas dwóch naszych pracowników. Ponieważ myśmy otwarli dział kultury, o tym podcaście mówiłem, kto słucha dwóch piątków, to wie. Natomiast dla was to jest duża zmiana, znaczy dla waszych sklepów, tam gdzie kupujecie gry. Ponieważ do tej pory dystrybutorem gier portalu był Rebel i wszystkie sklepy sobie brały towary od Rebela. Teraz sobie można brać albo od Rebela, albo można brać bezpośrednio od nas. Od nas te warunki są ciekawe, tam zawsze dajemy promocje, plakaty, cudawianki, jakby programy partnerskie, turnieje i tak dalej. Co to znaczy dla was? Dla was to znaczy dobre rzeczy, to znaczy na przykład ruszyła i być może to już wielu z was zauważyło, ruszyła bardzo mocno scena turniejowa Hexa i masa sklepów się turnieje pojawiły. Tam stronę naruszymy EXP, za chwilkę informuję o kolejnym turnieju. Ponieważ myśmy zaczęli sklepom dawać zestawy turniejowe i jakby większość dobrych sklepów z grami w Polsce ma już na wyposażeniu zestaw turniejowy, czyli plansze, żetony, mogą to robić. Co więcej, my fundujemy nagrody, więc warto brać w tych turniejach udział, ponieważ będą nagrody fundowane przez portal. Co więcej, teraz ruszamy z wakacyjną promocją, właśnie naruszymy Hex, którą chłopaki organizują. I będzie unikany żeton do wygrania. W sumie tu nie mam tutaj plakatu, to jakiś plakat może na dużej mębie. Nazwa transportowa, specjalny unikany żeton, który wyprodukowaliśmy właśnie specjalnie. I każdy uczestnik takiego sklepowego turnieju taki żeton sobie dostanie. Więc ruszamy tutaj bardzo mocno z planami. Jeśli w waszym sklepie, w którym się zapodujecie w gry, nie ma naszych gier, to nękajcie ich i wierzcie im dziurę w brzuchu, ponieważ to jest pomoc dla nas. Znaczy dzięki temu, że ten sklep zamówi towar, my sprzedamy więcej, będziemy mieli więcej pieniążków, będziemy mogli więcej inwestować w nowe gry. Więc teraz już jakby proszę o wsparcie dla naszego działu kultu i tam wierzcie dziurę sklepom, żeby robiły te turnieje, żeby ściągały promocje, żeby handlowały. I na zakończenie mam jeszcze jeden filmik, wam pokażemy i już jesteście wolni, możecie się bawić. A ten filmik to jest dalszy ciąg tego, co pokazaliśmy na zeszłym portalonie, czyli 51 online. Pójdźmy sobie, ona ma Amfin, więc mogę gadać. Na zeszłym portalonie mówiliśmy, że na wakacje będzie gotowe. No i ja potwierdzam, testy dobiegają końca, gra sobie hula, działa, testerzy ją masakrują. Mamy bardzo ciekawy feedback, ponieważ mamy feedback bardzo, to się nazywa, spolaryzowany, czyli jakby część graczy bardzo narzeka, a część graczy bardzo się podoba. W czym rzecz? Gra nie wygląda tak jak 51, ta podstawowa, to jakby to jest zrobione troszkę jak taka gra bardziej komputerowa, więc po tym feedbacku robimy także wersję klasyczną. W momencie, kiedy sobie taką aplikację kupujecie i ściągacie, będziecie sobie wybierali, czy gracie w wersji klasycznym, czy macie dokładnie pliki z kart i gracie na zwykłym takim stole 2D i sobie gracie piątkę, którą znacie. A dla wszystkich, którzy jakby nie są przywiązani do 51 i do tych kart, czy chcą zadać coś innego, mają planu, taką fajną 3D wersję gry komputerowej. I to wszystko, moi drodzy, z tego, co mam przygotowanego. Podsumowując jeszcze raz, dwie gry planszowe Unita i Heroes of Normandy. Do tego dochodzi walczne piksele, dochodzą osadnicy z Katanu, tak zwani, czyli osadnicy imperiali. Zapraszam was wszystkich na górę do grania. Mamy tych stanowisk bardzo dużo. Jeszcze oprócz tego mamy Michał przygotował dla was prototyp gry Down Sector, to się nazywa aktualnie? Roboczo, to się będzie jeszcze 15 razy zmieniało. To jeszcze póki są wszystko, ja powiem, jak to za gra. To jest gra, która w dużym skrócie, takim bardzo dużym skrócie myślowym, jest podobna do StarCrafta. Czyli macie, każdy gracz ma swoją frakcję, każdy gracz startuje na kawałku swojej mapy. Następnie zaczynamy budować budynki, przyzywać wojska, rekrutować wojska i ruszać na mapę. Na mapie są różne obiektywy, które nam dają victory pointy, dają nam specjalne zdolności, dają nam nowe taktyki wojenne. Co w tej grze jest unikalnego i co będziemy mogli przetestować?
to jest to, że w trakcie gry właśnie zdobywamy taktyki, strategie do walki i w trakcie gry nasza armia potrafi coraz więcej zrobić na polu bitwy. Jakieś manewry flankujące, wycofanie wojsk, ataki zaskoczenia. I w trakcie gry my nie wiemy, co ten przeciwnik potrafi zrobić. I jakby jak następuje clash, to już nie jest zwykle jak w rach wojny, czy tam rzucanie kostkami, czy zagrywanie kart, tylko jest zagrywanie taktyk. I możemy przeciwnika przechytrzyć, zobaczyć sobie to na górze. To jest prototyp, wersja gry, która się okaże w przyszłym roku. Bo ja tutaj Michał był bardzo stremowany, że też jest niegotowe, to jeszcze gorzej wygląda. To się będzie zmieniało jeszcze 100 razy. Po prostu czekamy na wasz feedback, masz ankiety czy nie masz ankiety? Michał ma przygotowane ankiety, chcemy, żebyście się wypełnili, po zagraniu powiedzieli, co się podobało, co się nie podobało. To jest moment, w którym po prostu możecie twórczo nam coś powiedzieć. To jest fajne, to mi się podobało, to wywalczy, to było kiepskie. Zobaczycie w takim razie dokładnie prototyp, jak to wygląda na rok przed wydaniem, tak jest, jak gra. To jest gra amerykańskiego autora Granta Rodieka, on w tym roku wydaje fajną grę Sol coś tam, science fiction to swoją drogą. Tą jego grę wydamy w przyszłym roku, zachęcam do zagrania w to i zachęcam do zagrania w roboty, to jest inny prototyp Michała. I na zakończenie zapraszam na prelekcję, na górze jest plan prelekcji, którego nie pamiętam, ale mamy tutaj warsztaty dla autorów gier, mamy wspominki i anegdotki z dawnych czasów, portalu, to mam przygotowane takie specjalne pudło, machina, przeładowanie, tam są różne skarby z dawnych czasów. Będzie tutaj gość specjalny Marcin Blacha, czyli człowiek, który przez lata z portalem był pracownikiem portalu, a potem odszedł do CD Projekt i robił Wiedźmina. No i będzie z Wiedźmin, tylko wielu z was chce usłyszeć, zapraszam, będzie tutaj prezentacja. A teraz, tam dziękuję pięknie, jeszcze raz dziękuję, że przybyliście.